Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym, drugim odcinku Zagrajmy The Old World, moi drodzy. Zmieniłem pewne wartości w Streamlabsie, więc mam nadzieję, że teraz przynajmniej będzie płynniejsze nagrywanie obrazu. Tam zwiększyłem mu jakby coś, co uznałem za parametry klatek na sekundę. Chyba tak, kurde, nie powinienem chyba teraz wznawiać nagrywania przed wczytaniem mapy, bo ona jest duża, się długo wczytuje. No ale cóż. Jest to odcinek nagrywany w zasadzie po przesłaniu pierwszego. Jeszcze nie widziałem waszych komentarzy, teraz zaznaczam, więc nie będę się mógł do nich ustosunkować. Dlatego też mówiłem, że zwiększyłem tutaj pewne elementy związane z klatkarzem w Streamlabsie. Mam nadzieję, że będzie to skutkowało płynniejszym obrazem. Czy będzie to faktycznie płynniejszy obraz? No mam nadzieję, słuchajcie. No, na razie się zobaczy, prawda? Nie byłem jakiś zachwycony z tego, co było na pierwszym odcinku, więc zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. A jeżeli nie, kurde, no nie wiem, no albo przejdziemy na program Shadowplay, który w zasadzie przechwytuje tak bezstratnie to, co jest na po prostu komputerze, albo jeszcze będę kombinować. No cóż, no, Streamlabs nie lubi się czasem z grami, które przekraczają bodajże 60 klatek na sekundę i nie mają jeszcze włączonego właśnie VSync'a, bo jak mają włączony VSync, to nie jest problem. Ale jeżeli jest zmienny klatkarz, mniej więcej nie skacze góra dół, no to już tu potrafią być problemy. Niestety z tym wszystkim. No i kurde blade, przepraszam was, półtorej minuty niestety początku odcinka wczytywania mapy. Naprawimy to sobie niezwłocznie w materiale, będzie on dłuższy o tenże czas. Oh. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że Moratti nie ma w tej grze. Autentycznie jest to coś, co mnie raduje. Jej spaczenie zawsze było mega dla mnie irytujące. I zobaczmy, czy w zasadzie na podglądzie wygląda to tak se, że tak mi to klatkuje. Natomiast no, wewnętrznie mam bardzo dużo tych klatek na sekundę i tutaj nie ma żadnego tak naprawdę problemu w poruszaniu się. Zobaczmy do jakiejś najbliższej bitwy sobie ruszymy, ale w tym momencie raczej nic nie będzie się działo. Poza tym, że moglibyśmy z którąś z tych frakcji, czy tam ze Slaaneszem, czy z innymi, podpisać sobie rozejm, bądź pakt o nieagresji, ale patrząc na to, to oni są po prostu mega słabi, nic praktycznie nie mają, chociaż bardzo dużo osad. Te dopiero zaczęły tutaj Legion, Shadow Legion, Kroggar tu jest? O Jezus Maria, ile napchali tutaj legendarnych lordów na ten Albion. To będzie gorące miejsce, jednym słowem powiem szczerze wam. To naprawdę będzie gorące miejsce. Dobra, puszczamy turę w takim razie, nic więcej tutaj nie mamy do zrobienia. Naszym kolejnym celem jest przejęcie Cytadeli, żeby rozpocząć drugą. O, i widzę, że Kataj się już tutaj rozpanoszył, a werbuje gości jak szalony. No i pytanie, w którą stronę oni pójdą? Tu jest też Wulfric? W sensie nie Wulfric, tylko... Jakoś tam nazywa, Matko Boska. Piękne drepczesz w powietrzu. O, Wolfgar Kamadeusz Mozart? Nie, na pewno nie on. No ten z ekspedycji ludzi. To podsumujmy. Nefrytowy smok. Łowca. Belakor. Bo to jest chyba Belakor. Legion Cienia. Kroggar. O Boże. Jaka... Ale sobie po prostu gorącą miejscówkę wybrałem? Totalnie. Nic dodać, nic ująć jednym słowem. Naprawdę. Jeżeli zaatakują mnie z dwóch stron, to nie ma co zbierać. Chyba, że już naszą arką moglibyśmy powoli przesunąć się może tutaj w ten region, żeby móc zaatakować. Wiecie co, to z Cinchem, w takim razie nie byłby głupi pomysł, żeby to żeby w ogóle nie rozwiązać, tylko zawiązać wręcz pakt o nieagresji faktycznie. Wygra jedną bitwę przeciwko wysokim elfom. Nie mam ich na tej wyspie, niestety. Akurat tego nie przewidzieli, że tej frakcji tu nie będzie. Dobra, 9 jednostek w garnizonie, plus się werbuje, pewnie 4 dostanie dodatkowe.
My sobie co tutaj będziemy chcieli zrobić, moi drodzy? Jaki mają atak w zwarciu? Atak w zwarciu jest solidny. 34. Ci mają bardzo dobry atak w zwarciu, wbrew pozorom. Łuczników mam dużo. Weźmy sobie więcej jednostek, słuchajcie. Dałoby radę właśnie ogarnąć do walki z przeciwnikiem, więc potrzebuję czegoś antypiechotnego. Weźmiemy 3 jednostki korsarzy. Trochę mnie to pociśnie w kosztach, ale warto. No i się przeniesiemy już. Czekaj, czemu ty nie możesz... A, dobra. Ja już wiem, czemu ty nie możesz. Momento. Bo ty werbujesz jednostki dla naszego głównego lorda. Dziękuję. Ty werbujesz jednostki dla naszego głównego lorda, a ja bym chciał mieć zasięg wsparcia. I teraz sobie zrobimy to samo. Możemy mieć w ogóle te Dark Shards na starczami, też są fajnymi jednostkami. Dobra, weźmy tych korsarzy. Powoli, powoli będzie trzeba myśleć, słuchajcie, o zdobywaniu większej ilości pieniędzy. Na pewno po zdobyciu tych ziem i później jak pójdziemy, prawdopodobnie pierwszym naszym przeciwnikiem będzie Lord Belacor. No, jest na 5 poziomie, więc będziemy w stanie go jeszcze tam jako tak ogonić. Najbardziej boję się nefertowego smoka, paradoksalnie. No z nim niekoniecznie mamy dobre relacje, chociaż niby jest poprawa, bo walczymy z norskimi plemionami na Albionie, ale to nie widać tak dobrze, jakby się chciało. Legion Cienia, chociaż z Legionem Cienia teoretycznie moglibyśmy zawiązać. No i tu jest kolejna frakcja, prawda? Wielka frakcja Slaaneshowa. 5 mają prowincji, ale my i tak jesteśmy od nich realnie silniejsi. No dobra, to w takim razie koniec tury. Nic więcej do roboty raczej nie mam. Będziemy zaraz mieli tylko 500 dochodu na cały werbunek. A tutaj już widziałem nefrytowych wojowników. Widzę, że komputer będzie po prostu leciał jak szalony po kolejnych prowincjach. Dobrze, że nie przyleciał, nie poszedł w naszą stronę, bo gorzej by było, jakby z nami chciał walczyć. Chociaż nefrytowy smok na Albionie to też fajne miejsce. Tu jest bardzo dużo dużych, takich potężnych lordów nastawionych na walkę w zwarciu. No, Maleki to taka hybryda troszeczkę, ale jest jeden z potężniejszych lordów w ogóle w całej grze. Nefrytowy smok też jest fajny do eliminowania innych lordów. Belacor sam w sobie też jest hybrydą, ale... bardzo dobrą, bardzo mocną. I z nim chyba w pierwszej kolejności będziemy chcieli, mówię, zawalczyć właśnie z demonami, żeby go wyrzucić z gry i przejąć jego dryfujący zamek. Bo mam wrażenie, że i demony, jeżeli mi się rozrosną w sile, to mogą być groźniejszym przeciwnikiem niż nefrytowy. A w tym momencie jeszcze się tak nie do końca boję. Te zmiany tur są długie, ale moi drodzy, to się przyspieszy z chwilą, gdy po prostu będą kolejne frakcje umierać. Na to niestety nic nie zrobię, a nie chcę też tego wycinać. No to jest idealna opcja, żeby łyknąć komuś. Ale modyfikacja jest jak najbardziej ciekawa. W zasadzie to jest ten sam Warhammer, co przy Imperiach Nieśmiertelnych. Tylko, że na nowej mapie. No i dobra, dostał kilka jednostek dodatkowo. Będzie miał lekką przewagę i teraz tylko pytanie, co on tu ma, bo on ma takie klasyczne raczej wojska. Lord of the Black Tower. Bla, 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 bla. Uwielbiam, jak on to mówi. Dobra, lecimy. Violent Defeat. No nie powiedziałbym, choć ma kilka takich oddziałów, które mogą napsuć krwi na murach. Ale możemy ich w łatwy sposób ogarnąć za pomocą, no, teoretycznie naszych harpi. Dobra. Trzeba będzie delikatnie tu podchodzić. Zobaczymy, jak wyglądają mury tej twierdzy. A mury wyglądają dobrze. Więc nie powinno być wielkiego problemu z ogarnięciem tego, że będą strasznie strzelać. Tu mogą prawdopodobnie być dwie wieże. Tu chyba nie ma żadnej wieży, więc raczej będziemy podchodzić z tej strony. No ale tak czy siak musimy, słuchajcie, to zrobić ręcznie, bo nie ma innego wyjścia. Zwykle klasyczna piechota. Próbujmy.
No i pierwszopoziomowy, nic nieznaczący lord. Zastanawiam się też, że fajnym wyborem frakcji byłby właśnie przy użyciu tej modyfikacji miksu, Unlocker, wybór chociażby tych Norsemenów. Normalno przerąbane mają. Są chłopcami do bicia, takimi stuprocentowymi. Na tej modyfikacji. Dobra, jest trochę jednostek, które mogą śmiało walczyć z nimi, słuchajcie, na murach, więc spokojnie mamy 5 takich jednostek. Ostrzelamy ich też na tych murach, też nie powinno być źle. Oni co prawda mają tych oszczepników, ale harpie rzucą się, żeby zatrzymać te oszczepy. Nie wiem, czy harpiami też możemy niszczyć wieże strzeleckie. No i tak, tu mamy wieżę, tu mamy... Piździet wież. Panie, no to będzie kurde ciężkie. Do zdobycia. Z tej strony jest... Tu są wieże. No mury bardzo fajne tej twierdzy. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, słuchajcie, atakujemy z tej strony. Wydaje mi się, że to będzie najmniejsze miejsce, w którym potencjalnie mogą z nami się bić. Więc korsarzami lećmy korsarzami, którzy mają dobrą ochronę przeciwko strzelcom. Później lećmy strzelcami. Nie uciekacie. Harpie, które mogą bardzo szybko i łatwy sposób zaatakować stojących na murach. Weźmy sobie też mieczników. Też będą forsować. Maleki, który będzie forsował bramę. Czarodziejka. W zasadzie to wszędzie wszystko. A najmniej przydatne rydwany. Gdzieś tam jeszcze mi zostało na pewno. Włócznicy i Straż na Garotu. Czyli paradoksalnie ci najmniej przydatni aktualnie, więc dobra, zacznij, pauza. Jak to będzie wyglądało tutaj? Co ty mi tutaj zaserwowałeś przede wszystkim? No dobra, są łowcy i są ci drudzy łowcy. Moi drodzy, zróbmy tak. Z tymi od razu zaatakujemy właśnie ten oddział. I drugi mi tak samo tutaj, a reszta podchodzi. Wy na pewno w to miejsce. Wy na pewno w to miejsce. Myślę, że tutaj. Te dwa oddziały tak samo tutaj. Łucznicy grozy tu. Malekit ma się przebijać. Ty też, moja droga, idziesz jak najszybciej. Czerepem walniemy po murach, bo teraz jest taka opcja. Bardzo fajnie wygląda. Wy podchodzicie bliżej. W sumie wy też możecie podjechać bliżej. Macie dużą odporność na ostrzał, gdyby co. No i czarna Straż na Garot ma maszerować do bramy. Napuszczamy to, moi drodzy. Oj, zaboli. Zaboli, bo te wieże będą nas trzepać. Harpie są mega szybkie, to trzeba im przyznać. Żeby były jakieś mega skuteczne, to bym nie powiedział. Zatrzymają ich, słuchajcie, na tyle długo... Powiedzmy tak, no zapłaciliśmy, to niech zatrzymują ich na tyle długo, jak się da. Czy to możesz puścić płonący czerep? Tutaj na przykład tak bardzo ładnie by to było, wyglądało. Ale nie możemy płonący czerep puścić po murach? Nie możemy. To puścimy go, słuchajcie, w ten sposób. Idealnie. Bliżej. Wy też bliżej. O, poszedł po wszystkim. Idealnie. Dobra, harpijki dają radę. Też maruderzy z włóczniami mi tu wleźli. Fajnie zagrał, bo wycofał jednostki, które były narażone, moi drodzy, a zaczął wprowadzać te, które mają walkę z takimi typowymi jednostkami latającymi. Ja, tu się rozstawimy na razie. No spokojnie, może troszeczkę nawet z dala. Piękny ostrzał teraz poleci i korsarze na mury wchodzą. I to jest ten moment, w którym dominujemy mury. Idealnie. Chciałbym, żebyście spróbowali jeszcze bliżej. O właśnie. I tak samo wy. To destruction.
idealne miejsce na wypierdzielenie kilkunastu uderzeń z arki. No, zaboli. Idealnie. Dobra, jak mury są nasze, no to czekamy, aż wejdziemy? Nie, schodzimy od razu na nich. Moi drodzy, schodzimy. Może jeszcze poczekamy na magię i poczekamy na szansę uzyskania wsparcia artyleryjskiego. Mury przestały do nas strzelać. To jest najważniejsze. Okej. Okay. Ja bym chciał, żebyście Dark Shardzi weszli na mury. I wy tak samo wchodzicie na mury. O to mi chodziło. Zwalimy tutaj. Tu. No tu zaboli. Ta arka wbrew pozorom jest przepotężna. I czerep. Dopiero teraz zejdziemy na nich. Malekity, jak ci idzie? Przebijanie się przez bramę? Długo jeszcze. Niech Czarna Straż ci pomoże w takim razie. Nie wiem, czy dwie jednostki mogą naraz atakować. Jeżeli nie, to próbujemy. I atakujemy z tej strony. Pięknie porywać ich tam, zamordować. Lord sobie średnio z nimi radzi. I to jest piękne. Tu się rozstawicie. Idealnie. Z tej strony teraz zatkujemy, żeby złamać im morale. I w zasadzie będzie trzeba jeszcze zawalczyć, słuchajcie, z tymi. A tutaj sobie piękny blobik zrobili. Dosłownie idealny. I teraz harpijki tutaj, drugi oddział harpijek na konnicę. Te harpie nam nie przeżyją, bądź będą czekać, bo ja nie wiem, co ja zaznaczam. Obydwa oddziały zaznaczyłem? Chyba tak. Do tyłu obydwa oddziały. Spanikowały, ale nieważne. Brama stoi otworem. Jeszcze, ale za chwilę padnie. Pięknie. Weźcie mu pomóżcie zabijać tego lorda. A wy z kolei ostrzelajcie konnicę. Korsarze, tak samo w dół. Śmiesznie to wygląda, jak oni się już tak troszeczkę przebili przez tą bramę, ale jednak się jeszcze w niej nie przebili. Doskonale, padła. Do boju. Ja bym na ich miejscu panikował, gdyby coś takiego leciało na mnie razem za wściekłą armią elfów mrocznych, nie?
Oj! Jest klik. Chociaż... No jeszcze jako tako dało radę. Zrobić, wiecie co? Wejdźcie i pomóżcie im tutaj walczyć z nimi. No i zabiliśmy Lorda. W zasadzie, świetnie. Koniec bitwy. Powiedział. Ale piękno, bardzo mi się podobało to oblężenie. Fajnie się przez nich przebiliśmy. No i teraz udowodniłem wam, moi drodzy, że wbrew pozorom harpie się przydały. Bo harpie zatrzymały oszczepników, którzy mogli zrobić masakrę. Nawet na korsarzach, bo mają dobre przebicie bo oni chyba mają dobre przebicie pancerza na swoim celu. To jest dość groźny oddział, jeżeli damy mu możliwość wystrzelenia w zasadzie wszystkiego, co ma. O Jezu. Znowu. Kurde, fusowa kawa. Jezus Maria. Wszystkie miejsce wylazły fus. Możliwe, że powinienem zwerbować też jeszcze troszeczkę więcej zwykłych włóczników, żeby mieć jakąkolwiek siłę odparcia przeciwnika, albo ze dwa oddziały jeszcze strzeleckie. Bo mamy oddziały jednostek specjalnych, szybkiego reagowania na flankach. Trochę mało włóczni do ewentualnego odpierania przeciwnika. Za tak zwanych damage dealerów mamy sporo. Może jeszcze jeden oddział właśnie mi się przydał. Korsarzy. I ze dwa oddziały... 15 oddziałów jeszcze, nie? Rydwany się tutaj w ogóle nie... Chociaż nie, zobaczcie, rydwany zabiły 50 osób, nie? One strzelają względnie. Okupuj, bo tutaj nie ma co plądrować na razie. Myślę, że nasza kampania też w dużej mierze będzie polegała na takich, słuchajcie, łupieszczych najazdach, przy których będziemy starali się pozyskać jak najwięcej niewolników właśnie. Stała im jedna prowincja i prawdopodobnie będzie chciał na nią pójść. Belakor. Dobra. I mamy... Listcast. To by było dobre. Przeciwko Belakorowi. Jeżeli możesz, to... Czekaj, a co to dokładnie daje? Jeszcze? Szansa na Miscasta. Miscast jest wtedy, kiedy zaklęty się nie powiedzie, ale to by było dobre na naszą czarodziejkę. Lepiej. Lepsze by było, moim zdaniem. No i przy okazji... Idziemy w Mistrza Ostrzy. To od razu na drugi poziom. To jest jedyne zaklęcie, które tutaj moim zdaniem u niego jest sensowne do rozwoju. Właśnie Mistrz Ostrzy i ewentualnie ten Mroźny Wiatr. Później zaklęcie już raczej powinny pójść na... Znaczy w kierunku... Właśnie magii ognia. Dobra, zrobimy sobie Kinderflame, czyli podatność na ogień w sąsiedztwie maga. Jeżeli będzie rzucał płonący czar, to będzie fajnie się kombić. I teraz tak, ile mam jeszcze wolnych slotów? 3. Słuchajcie, bierzemy na pewno jeden oddział korsarzy. I wezmę sobie jeszcze ze dwa oddziały właśnie Dark Shardów. Pomiędzy w zasadzie tym oddziałem a tym nie ma praktycznie żadnej różnicy poza faktem, że mają tarczę i minimalnie większą odporność w walce w zwarciu przez to, że mają tą tarczę. A tak to po prostu troszeczkę drożsi. Więc można spokojnie tych tańszych werbować. No, w ten sposób pójdziemy. A na samej arce... Też nie ma żadnej jednostki. Chociaż tu mógłbym popłynąć tą arką. Poczekaj, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Pierwsze, tego tu nie potrzebuję.
minny budynek. Na razie tych mi... Odpuść im. Ty się przełącz. Ja bym, żebyś przeleciał właśnie w to miejsce. I mamy w zasięgu w zasadzie wszystko, co będzie mnie interesowało. Teraz sobie dopiero zaczniemy werbunek z Arki. Albo nie zaczniemy werbunku z Arki, bo ja muszę mieć w takim razie Arkę w zasięgu. I jest w zasięgu? Nie jest w zasięgu. To w następnej turze ją zwerbujemy. Fajna mechanika, chociaż wiecie, ja też trochę się załatwiłem teraz, bo ja nie znam tej mechaniki. Chyba, że zrobimy jeszcze inny myk. Mogę wyjść. Ciutkę. Mogę, ale miał wycieńczenie w zamian za... Kurde. To nie, wolałbym nie mieć wycieńczenia. Jest aktualnie zima i generalnie jest, kurde, brnąć do w dupę. Dobra. Bierz tych strzelców. I rozwój głównej prowincji. 2000. Bo nie ma na co wydawać. Dobra, znowu mnie pociśnie po kieszeni. Trudno. Musimy mieć te pieniądze. Bo niestety, ale te wszystkie wiochy tutaj to niewiele dają. Trochę za zniszczenie tego dostanie pieniędzy. Chyba, że mógłbym jakieś szybkie... Takie umowy też mi się nie przydadzą. Nefrytowy smok. Wbrew pozorom będzie nam rosła to... A, Markus! Wolfhard, tak się nazywał. Dobra, wbrew pozorom będzie nam rosła, słuchać, to poparcie. Nawet nefrytowego smoka, bo my walczymy z Norską, więc to im się podoba względnie. I tu faktycznie nas lubią. Ale i tak mają do nas minus 40 awersji, więc to się będzie pogłębiać. Bo my jesteśmy różnymi elfami. My generalnie nienawidzimy całego świata. No i teraz pytanie, on czy... Jaszczur tu w las, nie wierzę. Ja pierdziele, czekajcie. Co by trzeba by zrobić, żeby napuścić jaszczura na lorda demonów, na Belakora? Jeżeli pomiędzy nimi wybuchłaby wojna, to by było ciekawe. Trzeba zobaczyć sytuację polityczną, wiecie? Chociaż tutaj też dojście do domeny chaosu, właśnie jeszcze bardziej slaneszowej, to też nie jest moja ulubiona jakby rzecz, na którą ja bym się bardzo chciał pisać. Może być problematyczne później. Trudną miejscówkę sobie wziąłem na początek gry, powiem wam. W którą stronę bym się nie ruszył, jest ciężko. No dla was oczywiście dobrze, będzie ciekawsze do oglądania i w ogóle powiecie. A ja będę płakał. Dobra, widzę, że Kroggar mi tu wlazł. Zobaczmy za pomocą naszej czarodziejki, co ma Kroggar. Kroggar ma pierdylion Saurusów, z tego co widzę. Co ci mogę zrobić? Mogę zablokować armię, mogę spróbować zranić, bo on ma aż dwóch? Wow. Powiem szczerze... A w tym miejscu mogę spróbować wykraść technologię, też drogo. A jeżeli to jest cała armia Saurusów, to będzie piekielnie trudne do zabicia. King of Nagaroth. Dobra, podjedź w jakieś miejsce, gdzie ja tu jeszcze dam radę coś zrobić. Przede wszystkim tych sobie odpuścimy, żeby mieć więcej pieniędzy. Ci kosztują malutko, to nie ma problemu. Ja potrzebuję regeneracji. Nawet nie wiem, czy nie skasuję sobie, słuchajcie, tego oddziału, żeby móc go zwerbować ponownie. Kosztuje to sporo, co prawda. Dobra, weźmy korsarzy. Jeden dodatkowy oddział. Jestem geniuszem. Po prostu genialnie.
teraz pytanie za 100 punktów. Kogo bardziej nienawidzisz? Mnie? Czy nienawidzi demonów? Spodziewam się, że będą to demony. Tak. Ze mną ma 36 na minusie. Z Belakorem ma 100. To jest zdecydowanie większa szansa na to, że oni rozpoczną walkę pomiędzy sobą. Nefrytowy smok natomiast już ma handel z dwoma frakcjami, bo są frakcje teoretycznie dobre. A my desperacko potrzebujemy pieniądzów. Dochód sportów malutki. Bo plus 5. Sport mamy co prawda w tym miejscu. W tym ile to daje? To daje 100. No to sorry bardzo, ale 5%. Kiedy 15 sztuk złota, nie? Spróbujmy z właśnie splądrowania i pieniądze po bitwie dodatkowo. Bo najgorsze jest to, że on już tutaj w zasadzie będzie miał swoje jednostki. Czy ja dałbym mu radę? Jest na 6 poziomie. Musiałbym mieć pełną armię. Naprawdę pełną. Żeby się z nim bić. Tak, na poważnie. No nie, zobaczymy co zrobi. Jeżeli wypowiem mu wojnę i się osłabi, to wtedy ja będę mógł na niego uderzyć. To jest pewne. Bo on tutaj ma swoją stolicę. Generalnie Sukinkot zaczął pewnie prawdopodobnie z całą prowincją dla siebie. Albo nie. Ci też mnie nie lubią, ale on się też nie lubi z nimi. Piękna wyspa, słuchajcie. Każdy z każdym się nienawidzi praktycznie. No poza południem brudnym, nie? Katajem zastanawiałem się, czy nie zagrać, ale że graliśmy już Katajem, to tego nie wybrałem. No dobra. Dajmy sobie jedną turę. Mamy jednego niewolnika na plusie. Słuchajcie, jakiś tam zapomniany chłopek jest łapany co jedną turę. Jak to odkryta frakcja jeszcze Grimgora? Jak ty mi powiesz, że tu jest jeszcze Grimgor? No piękne. Albion to taki, słuchajcie, czyściec aktualnie naszej mapy. Tu jest Grimgor! Gdzieś tu musi być, na dole. Grimgorem by się zajebiście tu grało w takim razie. Słuchajcie, łaj do przodu, nie? Orkowa zaraza, orkowa horda. Nimi też w sumie dawno nie graliśmy, bardzo dawno. Belakor wbrew pozorom ma całkiem fajną sytuację, bo on się może rozwinąć na Slanesha. Na pół, co może w ogóle olać ten Albion tutaj. Ale chyba to, co ja spróbuję zrobić, to chyba to prawdopodobnie zaatakuje Kataj, bo on będzie prostszym przeciwnikiem niż Kroggar aktualnie. Ale Kroggar z kolei jak się rozwinie, będzie miał więcej Saurusów, to będzie przerąbany. Bo to na starty jest jedna z najmocniejszych frakcji. No w zasadzie tak jak elfy. Jak potrzebuje trochę więcej jednostek. Frakcja zniszczona. Gdzie jest Grimgor? Tu jest Grimgor. Nie wierzę. Dobra, szybkie umowy. Kimkolwiek. The Boys! Lord of Shadow.
No właśnie, są 10. frakcją, z uwagi na to, że to jest pierdzielony Kroggar. Aktualnie mogę spróbować powołać kolejnego lorda. I dołożyć zwykłych włóczni. Można go było tutaj, wiecie, zomnomić. Dreadlord of Naggaroth. Bo tu i tak się jeszcze regeneruje. No dobra, to robimy w takim razie, słuchajcie, tak. Ile mnie to będzie kosztowało przeprawa? Trochę na pewno. Wiecie, że jak ja, powiedzmy, jedną złą decyzję teraz podejmę, to to jest w zasadzie już po kampanii. Masz coś, co daje pieniądze? Nie. Nie bardzo. Znaczy, daje niewolników co turę. Nie. Płyniemy, słuchajcie. Płyniemy. To jest ta rzecz, którą ja bym chciał spróbować uzyskać. No, żebym tych skasował. Ja to zyskuję może 100 sztuk złota. To jest malutko. Ci kosztują 85. Ty już nie masz wrogów też. To też jest groźne. On prawdopodobnie zaraz się będzie bił z Grimgorem. A co byś chciał za wypowiedzenie wojny? Nie, nie tobie. Pakt o nieagresji. W zamian za tą osadę. Bardzo by chciał. Ja bym się wtedy mógł na Kataj rzucić. To by spowodowało, moi drodzy. Zrobimy tak. Zapłaci nam 4000. No bo ja faktycznie zacząłbym wojnę z Katajem na spokojnie. No kuźwa, na pewno nie z nim. A on by się wtedy, jedynym jego kierunkiem rozwoju byłaby północ, byłby Belakor, bo jeżeli on nie zdradzi, to jesteśmy w dupie. Da mi wszystkie swoje pieniądze dzięki temu. Dobra, zróbmy to. Słuchajcie, to jest próba podpisania tak naprawdę ugody z diabłem, ale... Czemu nie spróbować? Okej. I przechodzimy sobie błyskawicznie do naszej prowincji. I w następnej turze, prawdopodobnie jeżeli się uda, to zaatakujemy i cofniemy oczywiście naszą arkę, którą znowu błędnie wysłałem nie w tym kierunku, co trzeba. Tam będziesz płynąć. Ale tak mi to niewiele dawało tutaj, na poważnie. On dzięki temu ma... półtorej prowincji. Port, ulepszenie portu, jak najbardziej. No. I tu myślę, że dzięki temu skończylibyśmy odcinek. Więc... mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo ryzykowne zagranie z mojej strony. Ale liczę na to, że da się uzyskać jakieś w miarę sensowne relacje z jaszczurami. Przynajmniej na chwilę. Żeby skłonić go do ataku na północ. A ja się rozbuduję na spokojnie na zachód.
Bo wojna z nim to jest najgorszy przeciwnik dla nas. Teoretycznie. Ja nie mam przebicia pancerza na swoich jednostkach za bardzo, poza jednym. A on na swoich jaszczurach, no to niestety, ale to przebicie pancerza, znaczy ten pancerz będzie mieć. No i niesamowitą wytrzymałość. Dobra, dziękuję w takim razie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam Patronite, zapraszam do Instant Game, oficjalnego sponsora naszego kanału. I zapraszam do następnych materiałów z tejże serii. Dzięki za uwagę, hej, papa. Zwłaszcza, że tu jest złoto. Byłoby zajebiste. Kopalnie złota tu są, słuchajcie. No, i to byłoby nasze źródło dochodu na przyszłą wojnę. Masz jedną armię? Kurde, to już masz dwie armie. Jaki to jest bullshit normalnie, jak oni, słuchajcie, tyle jednostek, tyle ma jednostkami dysponują od samego początku, tak na poważnie. Ech. Nie. Dobra. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. Hej, papa. Hej. Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.